Teraz z kolei chciałbym Ci powiedzieć o tym, w jaki sposób możemy wykorzystać nasz Kanten Browser, posiłkując się syntaksem. Syntaks pozwoli nam na wykorzystanie konkretnych komend i treści do szybkiego wyszukiwania danych treści. Dla lepszego zwizualizowania mam tutaj odkryty Engine. Jeśli tego nie widzisz, po prostu klikasz Show i stąd wybierasz Engine Content, tak? Wtedy to będzie widoczne. I oczywiście raczej już wiesz, że klikając na dane filtry, możesz wszystkie dane kategorie powiązać, akurat Niagara System nie ma tutaj, ale jeśli weźmiemy na przykład Material, no to mamy wszystkie materiały. Ok, czyli możemy ręcznie wybierać z tych wszystkich asetów. A co jednak, jeśli chcielibyśmy mieć to w bardziej zaawansowany sposób? Ja na przykład użyję w tym przykładzie, powiedzmy, treści. Bo jeśli na przykład kliknę Triangles i użyję 1000, mogę tworzyć właśnie kwerendy na podstawie syntaksu. Triangles to są trójkąty. Czyli w każdy model, który ma powyżej 1000 triangles, wchodząc na każdy model, który jest widoczny tutaj, w tym przykładzie jest to 4000, będzie widoczne. Jeśli dodam tylko, który ma powyżej 5000, no to już wtedy to nie będzie. I mamy tylko kilka modeli, które są tutaj widoczne, tak jak mamy na przykład w tym przykładzie kontroler VR. Dzięki temu możemy to wykorzystać, możemy także to łączyć. Więc jeśli bym chciał na przykład połączyć to z jakąś inną kategorią, jeśli mamy triangles, to możemy także to połączyć. I w jaki sposób? Powiedzmy, że chcielibyśmy wytypować szybko ten generic HMD z VR. Moglibyśmy do tego wykorzystać choćby name, komendę, name, tak? I stąd, co zrobię, to użyję generic. I teraz użyję do tego znaku z programowania, być może wiesz, jest to po prostu and, tak? No i teraz bym użył triangles powyżej 1000. I dzięki temu mogę znaleźć dany model na podstawie jego nazwy oraz liczby triangli. Jeśli chcielibyśmy szybko potem wykorzystywać ten syntaks, klikam na tą dyskietkę. Możemy zapisać wyszukiwanie do naszej kolekcji. I teraz, gdy odpalimy naszą kolekcję, to jej tworzymy, searches nazywamy to, widzimy, że mamy to do wykorzystania. Więc jeśli, powiedzmy, zresetujemy to, klikamy searches, automatycznie ta kwerenda zostanie wpisana i zostanie wyszukany dany model. Jest to bardzo użyteczne, zwłaszcza jeśli projekty są duże. Żeby lepiej zapoznać się z całą treścią syntaksów, polecam, abyś zapoznał się z oficjalną dokumentacją Anilin Engine. Znajdziemy tutaj wszelkie syntaksy, widzimy, że działa to jak programowanie AND, mamy OR przy binarce, mamy też specjalne na przykład klucze, czy wykorzystywanie na przykład metadaty, tak? Więc widzimy, że możemy nawet sortować wokół UF Channels czy Collision Primes.